Chcieliśmy Wam dzisiaj głosić słowo prawdy. To, co chcemy Wam powiedzieć, to jest ważne dla Was, abyście mogli podjąć właściwą decyzję dzisiaj, ponieważ dzisiaj jest dzień zbawienia i dzisiaj możesz zadecydować, czy idziesz do piekła, czy do nieba. Potrzebujesz na nowonarodzenia. Ja narodziłem się 1,5 roku temu. Spotkałem osobiście Jezusa Chrystusa i to całkowicie zmieniło moje życie. Tylko kiedy narodzisz się na nowo, możesz wejść do Królestwa Niebieskiego. Jezus powiedział, kto nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego, nie będzie zbawiony. Kto się nowo narodzi, ten nie będzie zbawiony. Jezus jest Królem i Panem tego świata i tylko przez Niego jest zbawienie. Nie możesz być zbawiony z uczynku, nie możesz być zbawiony przez modlitwy, przez cokolwiek innego, jak tylko przez to, że zgłosisz się do Niego, zawołasz do Niego i podejmiesz decyzję o tym, że chcesz Mu oddać swoje życie. Tylko On Cię może zbawić. On jest zbawcą tego świata i tylko przez Niego możesz dostąpić Królestwa Niebieskiego. I dzisiaj jest ten dzień. W tej chwili możesz podjąć decyzję i uwierzyć w Jego ofiarę. On zapłacił za Ciebie, za wszystkie Twoje grzechy, abyś był wolny i mógłbyś być wolny i zbawiony. Jeszcze 1,5 roku temu, a prowadziłem agencję towarzyskie, byłem zniewolony pornografią, kokainą i wieloma nałogami. I podjąłem decyzję. W jednym momencie swojego życia podjąłem decyzję, że chcę to zmienić. I oddałem życie Jezusowi. I w tym momencie zamieszkał we mnie Duch Święty i wszystkie nałogi odeszły. Jestem wolnym człowiekiem, jestem człowiekiem zbawionym i dzisiaj jest dzień Twojego zbawienia. I dzisiaj możesz podjąć decyzję o tym, czy będziesz wyzwolony z tego bagna, w którym żyjesz, w tym grzechu, w którym żyjesz. Dla Boga nie ma znaczenia, czy jesteś gangsterem, czy jesteś pedofilem, czy jesteś rozwodnikiem, czy kłamiesz. Dla Niego ma znaczenie tylko jedna rzecz. Czy oddasz Mu swoje życie i możesz to zrobić dzisiaj. Dzisiaj jest dzień zbawienia, więc podejmij tą decyzję. Jeżeli te słowa uderzają do Twojego serca, otwórz je i przyjmij zbawienie. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.